Brzmi niebezpiecznie. Wchodzę w to. Ciężka praca? Nie tym razem. Ludzie, widzieliście to? Nie? Szlak, teraz będę musiał to powtórzyć. Nie mogę znowu trafić do sądu dla magów. Nie mam pozwolenia na te rękawice. Drobna rada. Jeśli ktoś ci powie, że coś jest niemożliwe, to pewnie jest to możliwe. Zrób to. Nienawidzę słowa kradzież. Wolę wyzwolenie lub uzyskanie. Niektórzy nazywają mnie bohaterem. To ich słowa, nie moje. Ale przyznaję, brzmi to nieźle. Rękawico, oczyśćmy drogę. Nie czytam książek o świecie. Ruszam w podróż i go zwiedzam. Zoe, zostaw Lux w spokoju. Brzmi niebezpiecznie. Wchodzę w to. Świetnie strzeliłem. Piąteczka. To nie rabowanie grobów, jeżeli masz tytuł naukowy. No a ja... nie mam tytułu naukowego. Przeszkodo? Oto rękawica. Tego nie nauczysz się z podręcznika. Nie ciekawi cię to? Dobra, Kamil. Oddawaj kryształ brakernów. Jaro Światłopióry nigdy się nie poddaje. Ma to po mnie. A, plan. Oczywiście, że mam plan. Jestem w swoim żywiole. Walczę ze złem. Życie jest wspaniałe. Prawdziwi odkrywcy podążają za kompasem swojego serca. Magia po ciebie idzie. Poślę cię tam, skądkolwiek pochodzą jordle. Jestem uczulony na ostrożność. Co to jest u licha? Mam nadzieję, że to nie był żaden zabytek. Moja rodzina zajmowała się eksploracją, mam to we krwi. Spokojnie, nie jestem gliną z Wydziału Artefaktów Magicznych. Chwila, a ty? Wiesz, odnajdziemy kilka bezcennych artefaktów, zabijemy bandziorów, może uratujemy świat. Wiesz, takie typowe sprawy dla bohaterów. Będzie super. Rękawica jest na pokaz. Cały talent jest we mnie. Sorki, byłem zajęty. To jakie są te twoje czułe punkty? Olbrzymi gargulec z petrucytu. A więc to będzie jeden z tych dni. Ha! Nie, Jinx! Nie pisałem się na taką szajbę. Nie marnujmy czasu. Ha! Zrobię tak, żeby to wyglądało na łatwiznę. Nawet się nie zgrzałem. Nigdy nie natrafiłem na problem, którego nie mógłbym rozwiązać za pomocą magii. A przecież w ogóle jej nie ogarniam. Celuj w nogi. Ha! Dobra, ludzie, nie tęsknijcie za mną za bardzo. Najlepiej sobie radzę, gdy świat jest na krawędzi zagłady. Podziwiajcie to! Nic mnie nie powstrzyma. Poza szurimańskimi pasożytami. To nie było fajne. To był pewnie dobry pojazd. Ale nie słuchałem. Aha, będzie grubo. Odzyskuje pradawne przedmioty i sprzedaje temu, kto najlepiej płaci. Czy to czyni mnie przestępcą? Nie odpowiadaj. To jest warte 10 razy tyle. To wszystko jest częścią przygody. Mógłbym przysiąc, że gdzieś tu było ukryte wejście. Tutaj! Wrócę później i przetrząsnę gruzy w poszukiwaniu artefaktów. Ha! Naprawdę nienawidzą mnie w Shurimie. W Noxusie też. W Demacji są trochę oziębli. Nie byłem jeszcze w Jonii. Chyba jest tam fajnie. Świetna robota, drużyno. Róbmy tak dalej. Możesz mi wykuć pasującą rękawicę? Wyspy Cienia. Ta cała czarna mgła musi skrywać coś cennego. Gdy ma się talent, nie ma czegoś takiego jak szczęśliwy traf. Demony to robota dla Jaro Światłopiórego. Pominę to w swoich dziennikach podróżniczych. Rękawico, robisz mi siarę przed bandziorami. Nie jestem w stanie wszystkiego przewidzieć. Dlatego często improwizuję. Przestańcie bić brawa, proszę. No dobra, może odrobinę gromkich oklasków? Choć trochę? Niemożliwe sytuacje to moja specjalność. Piltowerczycy. Zawsze im się wydaje, że są pępkiem świata. Ha! Magii nie da się stworzyć w laboratorium, Jace. Podobnie jak dobrej aparycji. Targonianie? Tak w kilku słowach. Kim wy w ogóle jesteście? Jestem otwarty na nowe pomysły. Moje nowe pomysły. Ja! Ha! Noxianie, nie cierpię tych gości. Gdy ostatni raz byłem w Shurimie, odszyfrowałem starożytne glify. Coś o głowie szakala i końcu świata. Taki standardzik. A chciałem tylko tego rubinowego skarabeusza. Pasuje mi do ciuchów. Tak wyglądają prawdziwe umiejętności. Boli, co nie? Astralny smok miotający gwiazdami. Cóż, to zupełnie normalne. Dam radę. Ha! Jest pewne niepisane prawo archeologii. Znalezione, nie kradzione. To powinno być w muzeum. Wszystko tutaj powinno być w muzeum. Ale nic nie powiem. Kolejny dzień, kolejny cel. W Demacji korzystam z fałszywego imienia. Jaro Światłopióry, strażnik światła, 8. zakon. Bohater narodowy. Ja! Shurimanie. Zawsze uważają, że przywłaszczam sobie ich dziedzictwo kulturowe. Nie mylą się. Mogę mrugnąć, a i tak trafię. Żaden plan nie przetrwa pierwszego kontaktu ze mną. Posiadanie to jeszcze nic złego, Caitlin. Uczciwie zdobyłem te przedzałuńskie demoniczne totemy. Utarta ścieżka to nudna ścieżka. Spoko, kolesie nigdy nie patrzą na eksplozję za plecami. Nigdy nie pudłuję. Ale zdarzają mi się strzały ostrzegawcze. Jeśli ktoś mnie zapyta, to nie widziałem żadnego z tych bezcennych artefaktów, które masz na sprzedaż. Hej, mózgu! Przez ciebie nikt nie lubi jordlowych wynalazców. Skoro nie znam zasad, to jak mogę je łamać? Pora na prawdziwy pokaz talentu. Trzymaj się mnie, a wszystko będzie dobrze, ale nie traktuj tego jako gwarancji. Czemu Noxianom zawsze chodzi o siłę? Czemu choć raz nie może chodzić o wrażliwość? Hej, Garen, co u twojej siostry? Jordle. Dlaczego to muszą być jordle? Cofnijcie się! Niech zajmie się tym ekspert. Hej, Lux! Hej, Lux. Co robisz później? Wyskoczmy gdzieś. Hej, patrz na to! Nie będziemy o tym mówić. Nigdy. Nie zmuszaj mnie do włożenia gogli. Są tylko na ozdobę. Okej. Półbogowie. Cóż, wszechświecie, chyba naprawdę chcesz dopiec staremu Ezrealowi. Może następnym razem otworzę oczy. To totalnie w naszym stylu. Prawda, Lux? O, super, wspaniale. Mają wyniesionego. Będzie zabawnie. Vastajowie! Zupełnie jak w dzienniku polowym Sant'Angelo. Hej, nie umieraj, nie mogę stracić pomocnika. Nie znowu. Hej, damy radę. Cóż, ja dam. Ty tak pół na pół. Ta maska to żadne dzieło sztuki, Jean. To starożytna historia. My, magowie, nazywamy to wyjściem czarnoksiężnika. Szlak! Znów otworzyłem lustrzany wymiar. Ja naprawdę mam taką fryzurę? Stoisz między mną a chwałą. Hej, Sivir, no weź! Przysięgam, że nie wiedziałem, że okradam twój rodzinny grobowiec. Rzadko wiem, czego dokładnie szukam, ale zawsze to znajduję. Słyszałem o Czarnej Róży. Mają paskudną reputację. Znaczy, jestem wielkim fanem. Mogę dostać szczegółowy rachunek? Mój księgowy inaczej nie da mi spokoju. Zoe, psujesz moje szanse u Lux. Na świecie jest wielu niezłych magów, ale żaden z nich nie wygląda tak dobrze. Ja jestem magiem, ty jesteś magiem. Ja mam blond włosy, ty masz blond włosy. Czyż nie jesteśmy dla siebie stworzeni? Rany. Ludzie, przerwa! Nie walczcie beze mnie! Nie ma to jak ostrzej poflirtować. Nie mam czasu na żarty. Twoje żarty. Moje są znakomite. Ezreal odnosi zwycięstwo! Tak, super! O rany, mamy walczyć z półbogami? To muszę się przyłożyć. Hej, Xayah, dlaczego nie dostałeś takiego fajnego zwierzęcego ciała przy wyniesieniu? Lucian, to ja! Jaro Światłopióry. Tak, świat w niebezpieczeństwie, uratować go. Jasne. Gdy coś obróci się w ruinę, mogę to legalnie splądrować. To mi przypomina, jak odkryłem duchowy grobowiec Ekrina. Znaj swoje otoczenie. Moje otoczenie jest mokre, błotniste i pewnie pełne pijawek. Po co komu mapa? Mam wielką nadzieję, że nikt tego nie widział. Spokojnie, mam doświadczenie w teleportowaniu się na ślepo. Wydaje się, jakby cały świat oszalał. Idealnie. Nazywam się Ezreal. O, nie żyjesz. Patrzcie na to! Super gogle, Korki. Dobra stylowa. Hej, Rice! Wciąż ukrywasz te niebezpieczne runy w jednym miejscu? Nie powinienem mówić tak głośno? To nie było pudło. To było prawie trafienie. Gdzie skarb, tam chwała. A gdzie chwała, tam dziewczyny. Tak, doskonale rozumiem. Ciężko jest być przystojniakiem. Prawda, Tarik? Rakan. Jak układają się sprawy między tobą i Xayah? Pytam dla kolegi. Wieści o mojej śmierci były zdecydowanie przesadzone. Moje buty nie są nieprzemakalne. Fantastycznie. Nie spodziewałem się nieumarłych guli. Notka na przyszłość. Zawsze spodziewać się nieumarłych guli. Twoje miejsce jest w muzeum. Musiało się odbić od świerszcza czy coś. Obwiniam teren. To wina tamtej skały. Nie róbcie nic wspaniałego, póki nie wrócę. To musiało boleć. Jestem profesjonalistą. Pora pokazać, kto jest najlepszy. Spoiler, To ja. Nawet pułapek w świątyniach nie robię już takich jak kiedyś. Rzuć tu jeszcze trochę głazów, Talia. Muszę poćwiczyć strzelanie. Jaro Światłopióry nie rozdaje autografów. Sorki. Luzik. Znam wszystkie skróty. Tak! Ja! O, sprawy potoczyły się dosyć szybko. Nigdy nie zachowuj się, jakby zwycięstwo było pewne. Nawet jeżeli jest. Witaj, Xayah. Powinnaś wiedzieć, że jestem za prawami dla Vastajów. Ja się tym zajmę. Super. Rachunek wyślij do muzeum mojego wujka. Hej, owco! Czy wilk jest przyjazny? Powiedz, jakie mam szanse. No dalej. Ha! Patrz i ucz się. Rozwal ich, rękawico! Ha! Ach, jestem dla ciebie za młody, Zoe. Dzieciak ze mnie. A, zadzwońcie, gdy stawka będzie większa. Ja! Zdecyduj się na linię czasową, młody. Darkin? Będzie nam potrzebna większa armia. Starożytne, magiczne słowa. Im brzydszy potwór, tym fajniej się do niego strzela. Powrót z martwych? Teraz mam pewność. Jestem Bogiem. To był strzał ostrzegawczy. Przypomniało mi się, że muszę się gdzieś udać. W dowolne miejsce inne niż to. O, mała dziewczynka. Coś tu musi być nie w porządku. To ten misiek, prawda? Teraz jestem tu. Cześć, kochanie. Czy to nie za wcześnie, żeby cię tak nazywać? Za wcześnie. Hej, Ash. Naprawdę zamierzałem oddać tę awarosańską rzeźbę. Czy to lodowy łuk? Fajny jest. Słuchaj, znam tylko jedną osobę z Demacji, którą lubię. Tak przy okazji, czy Lux wspominała coś o mnie? Ech, woda jest zimna. A, coś dotknęło mojej stopy. Nie obchodzi mnie, gdzie jest tutaj. Po prostu skierujcie mnie ku przygodzie. Uważajcie na swoje sakiewki. Nie ma problemu. Nie udawaj, że mnie nie widzisz, Lux. To tak nie działa. To nieszczęście. To umiejętności. No, Pike, przerażający jesteś, co? Zróbcie sobie przerwę. Zajmę się tym.